W tym odcinku zrobimy szybką eksplorację tajemniczego budynku w Pruszkowie. Dobra, panowie. Teraz w kolejnym odcinku opuszczonych miejsc. Widzicie właśnie tam. Dom na Żbikowie, niedaleko Glinek. Będziemy właśnie wchodzili tam, a w związku z tym, że mamy ograniczony czas, żeby się do szkoły, więc zrobimy szybką eksplorację. Weźcie dość na przypary, ale no. Będziemy próbować, a teraz pauzy. Panowie, właśnie przedostaliśmy się przez oto ten mur. Przed kamerą tym razem będę ja. Jak widzimy, wejście jest otwarte. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę zaufać tym deskom. Się dziwnie ruszają. Jest sporo jeszcze, meble zakryte. O w mordę, co to jest w ogóle za miejsce? Ja myślałem, że to jest jakiś dziwny dom. Taki wielki dom, a to okazuje się, że to jest jakiś zakład. Jeszcze lampy te ma nowe, rtęciowe. Naprawdę dziwne miejsce. Serio, myślałem, że to zwykły dom jest. Ale wygląda na to, że to nawet nie przypomina domu. Wchodzimy teraz na górę. O kurwa. Widać, że mamy tu worki z czymś. Dużo starych narzędzi. A, szkoda, że nic nie widać. Zapauzuję i włączę latarkę. Mam nadzieję, że widać już nieco lepiej. W lepszej jakości. W sensie... No, dostaliśmy flesza. I zobaczmy, co my tu mamy. To jest chyba taki stary ten do robienia prania. Jedyne, czego tu się obawiać, to to, że te deski mogą się tutaj zawalić. Co to jest? Jakiś proszek? To była dla Państwa szybka eksploracja tego miejsca. Mam nadzieję, że budynek się podobał. I że w mordę zawalił te dźwiczki tutaj. O, cholera, jak boli. A, moja noga. A, jasna dupa. Wejdźmy jeszcze tu na chwilkę. No, i to wszystko. Wychodzimy teraz na zewnątrz i zapauzujemy to, panowie, i powrócimy do normalnej tutaj jakości. Ten budynek wyglądał na zwykły zakład. Nie ma problemów z żadnym wejściem do tego obiektu. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.